Dzień dobry, kochani. Dzisiejszy film poświęcony będzie mądrości. Będziemy rozmawiać o Bożej mądrości, będziemy rozmawiać o diabelskiej mądrości, generalnie o tym, czym jest mądrość u Pana Boga, bo jest to sprawa fundamentalna. I możecie być nawet zdziwieni, ale Biblia podaje nam, że tylko mądre osoby będą zbawione. Także jest to niefajna wiadomość, przynajmniej dla mnie, bo za mądrego się nie uważam i myślę, że dla wszystkich z nas niekiedy tej mądrości brakuje, no ale po to mamy Biblię, po to mamy relacje z Bogiem, żeby tej mądrości nam przybywało, tak? I tak jak mówię, pierwsza i najważniejsza rzecz, którą chciałbym Wam zakomunikować od razu, bez żadnych wstępów, no bo nie ma co tu żadnych wstępów robić, tak? W tym wszystkim to jest to, że zbawieni będą tylko i wyłącznie ludzie mądrzy. I mamy to opisane w Księdze Daniela, 12 rozdziale. Przeczytam Wam. To jest drugi i trzeci werset. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie. Ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, a ci, którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieków. Zauważcie, że mowa jest, że ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu. Tylko i wyłącznie mądrzy będą świecić, tak? Tylko i wyłącznie mądrzy będą mieli przemienione ciała, bo wiemy, że przy końcu naszej wędrówki, tej ziemskiej wędrówki, jak jest to opisane w Biblii, dostaniemy nowe ciała, dostaniemy nowe, błogosławione ciała od Boga, niebiańskie ciała, duchowe ciała, które nie będą podlegały już żadnemu zepsuciu, które nie będą podlegały pod władzę grzechu. I w tych ciałach fajnym, dodatkowym takim atutem jest to, że będziemy po prostu promienieli. Boża miłość i Boża chwała będzie promieniała od nas, tak samo jak promienieje od aniołów i wszystkich stworzeń, które są blisko Boga. W ogóle światłość i właśnie taki blask jest symbolem tego, że stworzenie jest blisko swojego Stwórcy, że Stwórca wypełnia te stworzenie. Takie świadectwo małe mogę swoje powiedzieć, że kiedyś jak pojechałem pomagać mojemu tacie na po prostu jakieś tam schody robić czy coś, pojechałem totalnie nieogarnięty, pojechałem po prostu, wiecie, w brudnych, roboczych ubraniach, i tak sobie myślałem, że no po prostu strasznie, nie, w tych ubraniach roboczych wyglądam. A mi pani powiedziała, pani, która zresztą rozmawiała później z moim tatą o Bogu, ze mną rozmawiała o Bogu, a Pan Bóg jej dał taki mały znak właśnie, powiedziała, że jak spojrzała na moją twarz, to zobaczyła, że bije ode mnie jakaś taka dziwna światłość. Nie umiała tego inaczej opisać, powiedziała, że po prostu moja twarz bije światłością, że promienieje. I właśnie takie promienienie czeka każdego, kto zostanie zbawiony. Każdego, kto dotrwa do końca. Oczywiście ona zobaczyła to w takim duchowym wymiarze, tak? Bo później mówiliśmy jej o Bogu, właśnie nawiązując, z tego co pamiętam, do tego nawet. W każdym razie będziemy świecić, tak? Ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, a ci, którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieków. I to samo opisane jest w Księdze Przysłów 3:35, że mądrzy odziedziczą chwałę, a głupi poniosą hańbę. Nie ma tutaj nic pomiędzy. Albo jesteś mądry i albo odziedziczysz chwałę od Boga, albo zostaniesz uznany jako głupiec w dniu sądu. Nie ma tutaj nic pomiędzy. Oczywiście nie chodzi mi o to, że jesteśmy w stanie przeżyć nasze życie perfekcyjnie, tak jak przeżył to Pan Jezus Chrystus, i nie popełnić kompletnie żadnego błędu związanego z naszą głupotą, bo nie jest, to nie o to mi chodzi, tak? Nie chodzi o to, aby być mistrzem, chodzi o to, żeby być jak mistrz, tak? Więc my staramy się być jak Chrystus i staramy się być mądrzy tak jak On. Natomiast zauważcie, że nie ma tutaj nic pomiędzy. Mądrość jest podstawą. Mądrość w naszym postępowaniu powinna być fundamentem, powinna być korzeniem, tak jak drzewo ma korzenie, tak? I to również jest opisane w Księdze Przysłów 4,
7, że podstawą wszystkiego jest mądrość. Zdobywaj mądrość i za cały swój majątek zdobywaj roztropność. Bo Biblia mówi, że mądrość jest cenniejsza niż złoto, cenniejsza niż perły, cenniejsza niż wszystko materialne, co tak naprawdę możecie w tym świecie zdobyć. Bo podstawą wszystkiego jest mądrość. Dlaczego? No, o tym zaraz będziemy rozmawiać. W każdym razie to jest, myślę, fajny temat do omówienia na zakończenie Święta Namiotów, ponieważ Pan Bóg wyrwał nas z cyklów świata i przeniósł nas do cyklów swoich, do cyklów błogosławionych świąt Bożych i przeniósł nasze stare myślenie, zniszczył nasze stare myślenie i stworzył w nas te nowe myślenie właśnie po to, abyśmy między innymi nabyli mądrości. Abyśmy nie byli głupi i abyśmy umieli postępować mądrze, tak? I wszystkie doświadczenia, które nas spotykają, wszystkie próby, które przechodzimy, czy dobre, czy złe rzeczy, mają za zadanie między innymi ukształtować w nas po prostu mądrość, tak? Mądre postępowanie. Dlaczego? No dlatego, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Jesteśmy synami i córkami Boga. Pan Bóg nie jest głupi. Pan Bóg jest jedynym mądrym Bogiem. Tak naprawdę tylko On jest mądry, jedynie, prawdziwie mądry. Ale my jako Jego dzieci nie możemy być głupi, tak? Musimy, wiecie, musimy być godni po prostu naszego Boga, tak? W pewnym sensie. I nie możemy chcieć być głupcem po prostu, tak? Musimy chcieć się upodabniać do Boga. I dlatego, że chcemy się do Niego upodabniać, to chcemy być mądrzy. Ale czym właściwie jest ta mądrość, tak? Bo używam tego sformułowania teraz ciągle, a nie wyjaśniłem, czym ta mądrość jest. I dla wielu ludzi mądrość w ich mniemaniu może być czymś bardzo różnym. Wiecie, dla jednego mądrym może być... Jeden może uważać się za mądrego na przykład dlatego, że skończył jakieś studia, że skończył jakąś szkołę. Drugi może uważać, że jest mądry i że postępuje mądrze dlatego, że dorobił się pewnego majątku, że ma pieniądze. Czy wiedza czyni cię mądrym? Czy majątek czyni cię mądrym? Otóż nie. Możesz mieć masę pieniędzy, a w dniu sądu zostaniesz uznany za głupca. Możesz skończyć Harvard i jakieś inne super szkoły wyższe, posiadać wyższe wykształcenie, a tak samo w dniu sądu zostaniesz zaliczony do głupców i zostanie ci wyznaczony dział z głupcami. Nie chodzi o wiedzę, nie chodzi o majątek, chodzi tutaj o coś innego. Generalnie mądrość w takiej najprostszej definicji jest to umiejętność podejmowania praktycznych decyzji życiowych. Jest to umiejętność praktycznego zastosowania swojej wiedzy i nabytego doświadczenia. Mądrość może oznaczać również podejmowanie decyzji, które w dłuższej perspektywie przyniosą dobro dla ciebie, dla twojej rodziny oraz dla wszystkiego, co jest wokół ciebie. Innymi słowy, mądrość to umiejętność podejmowania dobrych, pożytecznych, praktycznych decyzji w swoim życiu. Jest to taka świecka jakby definicja mądrości, tak? Biblia mówi nam o dwóch rodzajach mądrości. Mówi nam o mądrości Bożej, mądrości, która pochodzi z góry, mądrości, której źródłem jest sam nasz Stwórca, oraz Biblia mówi nam o mądrości diabelskiej, mądrości cielesnej, mądrości, która jest ludzka i która tak naprawdę żadną mądrością nie jest. Jest tylko jedna mądrość tak naprawdę, tak? Biblia, mówiąc o mądrości diabelskiej, tak naprawdę ma na myśli kompletną głupotę. I o tym również zaraz będziemy czytać. Ponieważ diabelska, cielesna, ludzka mądrość prowadzi tylko i wyłącznie do zatracenia. Ona nie da wam nic dobrego. Jeżeli diabelska mądrość ma wam dać coś dobrego, to to dobro będzie bardzo ulotne i bardzo krótkotrwałe. Nie będzie ono prawdziwe. Bo tak samo jak diabeł nie daje nikomu prawdziwej miłości, tak samo diabeł nie da nikomu prawdziwej mądrości, tak? Bo diabłu nie zależy na tym, żeby dawać wam dobre rzeczy, ale zależy mu na tym, żebyście poszli na zatracenie zwyczajnie.
Więc o żadnej prawdziwej diabelskiej mądrości nie ma tutaj w ogóle mowy, tak? Jest taki werset właśnie, który o tym mówi. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 3, w wersecie 19 jest napisane tak. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga, bo jest napisane. On chwyta mądrych w ich przebiegłości. Dla Pana Boga diabelska ludzka mądrość, cielesna, jest po prostu głupotą. Taka mądrość prowadzi, tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie do zatracenia. W Księdze Przysłów jest bardzo fajny werset o tym mówiący również. Jest to 16 rozdział Księgi Przysłów i 25 werset. Jest napisane tak. Jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, ale jej końcem jest droga do śmierci. Dlaczego człowiekowi droga, która prowadzi do śmierci, wydaje się słuszna? Ponieważ człowiek w swojej ludzkiej mądrości, mądrości, która jest pozbawiona Boga, ocenił, że ta droga jest dla niego pożyteczna, praktyczna, dobra, mądra po prostu, tak? I zaczął tą drogą podążać. Dlatego nie widzi w niej nic złego, bo poprzez swoją ludzką mądrość, poprzez swoje ludzkie patrzenie ocenia różne rzeczy. A tak nie wolno jest nam robić. Mamy myśleć całkowicie duchowo, choć jest to czasami trudne, bo nasze członki naszego ciała wydają ciągle pożądliwość, z którą musimy walczyć, to tak, da radę myśleć duchowo i do tego mamy dążyć. I słuchajcie, dlaczego w ogóle, dlaczego jest napisane, że ta diabelska mądrość jest głupotą? Wiecie, żeby umieć wybrać coś, co jest pożyteczne, żeby umieć ocenić jakąś sytuację obiektywnie i umieć się w tej sytuacji odnaleźć i dokonać dobrego wyboru, to przede wszystkim trzeba mieć odpowiedni poziom wiedzy, tak? Na temat danej sytuacji, na temat danego zagadnienia, tematu. Bez odpowiedniej wiedzy nie da rady mądrze wybrać. I nie sama wiedza czyni nas tutaj mądrymi. To wybór, którego dokonujemy po otrzymaniu tej wiedzy, czyni nas mądrym lub głupim, tak? Więc głupstwem dla Boga jest mądrość cielesna właśnie dlatego, że zauważcie, iż ludzie, którzy nie wierzą w Boga, ludzie, którzy nie uznają Jezusa Chrystusa jako Boga, którzy nie wierzą w Biblię, którzy nie uznają świata duchowego, tak? Piekła, nieba, demonów, aniołów i tak dalej. Ci ludzie odcinają w swoim życiu pewną bardzo ważną gałąź wiedzy, która jest im potrzebna do tego, aby obiektywnie ocenić sytuację. Odcinają dobrowolnie właśnie tą esencjonalną wiedzę, która jest potrzebna do tego, aby wybrali mądrze. Jest napisane w Księdze Ozeasza, że mój lud ginie z braku wiedzy, ponieważ wiedza jest tutaj kluczowa. O tym mówił Pan Jezus Chrystus, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznanie prawdy jest kluczowym elementem dojścia do tego, aby być mądrym. Także wiemy, że prawdą jest Jezus Chrystus, i wiemy, że właśnie poprzez poznanie Jezusa Chrystusa, poprzez poznanie Jego charakteru, poprzez zrozumienie tego, że istnieje Bóg, człowiek zostaje wyzwolony ze swojej głupoty, zostaje wyzwolony ze swojej niewiedzy. Zaczyna inaczej oceniać pewne sytuacje, zaczynamy inaczej patrzeć na świat, na to, co się wokół nas dzieje. Dostajemy ten brakujący puzzel, który był właśnie brakującym ogniwem w naszym życiu. Brakujący puzzel, przez którego brak masa ludzi podejmuje głupie decyzje, błędne decyzje, tak? Także prawda, wiedza o tym, co święte, wiedza o Bogu jest kluczowym elementem mądrości. Jeżeli tej wiedzy nie mamy,
to nie ma dla nas prawdziwej mądrości. Jeżeli tej wiedzy nie uznajemy, nie uznajemy Boga jako Zbawiciela, nie uznajemy Biblii, to pozostaje nam tylko i wyłącznie właśnie mądrość ludzka, mądrość diabelska, mądrość, która prowadzi nas tak naprawdę na zatracenie. I właśnie dlatego ta mądrość jest nazwana u Boga głupstwem, bo ta mądrość nie ma w sobie wiedzy o tym, kim jest Zbawiciel, nie ma w sobie wiedzy o tym, kim jest nasz Bóg. A w związku z brakiem tej wiedzy ludzie podejmują właśnie złe decyzje. Rozumiecie, tak, o co tutaj chodzi? Oczywiście to wszystko, to zaślepienie, ten brak wiedzy w dużej mierze spowodowany jest grzechem, który w nas siedzi, ludzkimi pożądliwościami, ludzką pychą. Niektórzy nie chcą poznać Boga, bo uważają się właśnie za mądrych sami w sobie. Niektórzy uważają, że Pan Bóg jest bez sensu, a niektórzy po prostu, jak jest napisane, mają zaślepione umysły, tak, przez diabła. Uganiają się za wszystkim innym, tylko nie za Bogiem. No i trwają w tej ludzkiej, cielesnej mądrości, która pomimo tego, że przynosi im krótką korzyść, no to prowadzi ich na zatracenie. To jest drugi list do Koryntian, 4:4, w których Bóg tego świata zaślepił umysły w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. W których Bóg tego świata zaślepił umysły. Jeżeli mamy zaślepiony umysł, który jest totalnie obcy Bogu, no to jak mamy być mądrzy, tak? Jak mamy podejmować dobre decyzje? Nie da po prostu rady takiej decyzji podjąć. Dlatego potrzebujemy nabyć prawdziwej mądrości. Potrzebujemy zajrzeć do Słowa Bożego i z tego Słowa wyciągnąć perły, które są tam zawarte. Ponieważ nam nie jest potrzebna ludzka mądrość, nam jest potrzebna mądrość Boża. Uwierzcie mi, że prosty człowiek ze wsi, rolnik, nie wiem, jakiś tam, tak, którego całe życie opiera się wokół właśnie tej roli, nie wyjeżdża za granicę, nie skończył studiów, nie ma praktycznie nic w swoim życiu takiego wielkiego, jeżeli chodzi o materialne rzeczy, ale taki rolnik, taki człowiek ubogi ze wsi, który ma Biblię i który kieruje się Biblią, jest mądrzejszy, o wiele bardziej mądrzejszy, o wiele bardziej mądry niż człowiek z miasta, wykształcony, nowoczesny, ogarniający wiele różnych rzeczy, których ten człowiek ze wsi nie ogarnia. Uwierzcie mi, że taki człowiek z Biblią w ręku, prosty człowiek, jest dużo bardziej mądrzejszy, dużo bardziej mądry niż miastowa inteligencja, tak? Jak to można nazwać, wiecie. Także tak. Ale czym jest mądrość Boga? Biblia definiuje nam mądrość bardzo precyzyjnie. I mamy to ujęte w wielu różnych wersetach. Mamy to ujęte chociażby w Księdze Hioba 28:28. A do człowieka powiedział: oto bojaźń Pana, ona jest mądrością, a odstąpienie od zła jest rozumem. Bojaźń Pana, ona jest mądrością. Mądrość w Biblii wielokrotnie mamy zdefiniowaną jako bojaźń Boga. Mądrość równa się bojaźń Boża. Jest to ujęte w wielu innych wersetach. Przeczytam je wszystkie. Księga Przysłów 9:10. Początkiem mądrości jest bojaźń Jahwe, a wiedza o tym, co święte, to rozum. Księga Przysłów 15:33. Bojaźń Jahwe jest pouczeniem w mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Księga Psalmów 111:10. Bojaźń Jahwe jest początkiem mądrości. Prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają Jego przykazania. Jego chwała trwa na wieki. I to samo znowu w Księdze Przysłów 1:7. Napisane jest, że bojaźń Jahwe jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością. Także bardzo jasne, w wielu fragmentach zdefiniowane mamy, że mądrość równa się bojaźń Jahwe. Z tym, że czym jest bojaźń Jahwe? Bojaźń w takiej podstawowej definicji jest to zwyczajnie strach, uczucie lęku, tak?
uczucie strachu. Natomiast Biblia definiuje bojaźń troszkę inaczej niż zwykły strach. Myślę, że nutka strachu w tą biblijną definicję zawsze powinna być włączona, taka minimalna nutka. Myślę, że jest to zdrowe dla nas, jako dla ludzi. Natomiast strach absolutnie nie powinien przeważać w naszej relacji z naszym Bogiem, tak? W relacji z Bogiem powinna przeważać miłość, zaufanie. Generalnie zaufanie i miłość wyklucza równoczesne uczucie strachu, tak? Także tego strachu nie powinno być, on nie powinien dominować. Natomiast bojaźń Jahwe mamy zdefiniowaną również w Księdze Przysłów 8:13. Cytuję. Bojaźń Jahwe to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i przewrotnych ust. Jeszcze raz. Bojaźń Jahwe to nienawidzić zła. Bojaźń Jahwe jest nienawiścią do zła. Jest to ważne, bo nie da rady nienawidzić zła, jeżeli nie zna się Boga. Te wszystkie zagadnienia, wiecie, są ze sobą bardzo mocno połączone. Tak samo jak nie da rady oddzielić wiary od uczynków, tak samo jak nie da rady oddzielić wiary od miłości, tak samo w tym przypadku nie da rady oddzielić nienawiści od zła, od poznania Boga. Bo nienawiść do zła przychodzi tylko i wyłącznie przez poznanie Boga. Dobrze wiemy, jakie są nasze serca. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas wie, co mamy w środku. I my z natury, przez grzech, który w nas jest, my nie mamy w sobie nienawiści do zła, tak? Pełnej nienawiści. Wiadomo, że mamy w sobie pewną moralność, którą Pan Bóg w nas zaszczepił. Mamy ten kompas, który włożył do naszych głów. Wiemy, że mordowanie dzieci jest złe. Wiemy, że nie wiem, pedofilia jest zła. Wiemy, że homoseksualizm jest zły, tak? Natomiast naturalnie w swoich sercach nie mamy pełnej nienawiści do zła. Lubimy robić pewne złe rzeczy. I jeżeli nie trwamy w Bogu, to nie jesteśmy się w stanie tym złym rzeczom zwyczajnie oprzeć. Także aby nienawidzić zła, należy najpierw ukorzyć się przed Bogiem, poznać Zbawiciela, przeprosić Go za swoje grzechy i zostać nowonarodzonym. Inaczej nie będziemy w stanie prawdziwie nienawidzić zła, gdyż nienawiść do zła jest to zwyczajnie odrzucenie grzechu i życie wedle Bożych przykazań. Umiłowanie Bożych przykazań, a nie umiłowanie tego, w czym tkwiliśmy do tej pory. To jest nienawiść do zła, prawda? Także bojaźń Jahwe można zdefiniować generalnie, biblijnie, jako szacunek do naszego Boga, jako zaufanie do naszego Boga, jako respekt do Boga, który powoduje, iż my zaczynamy być Mu posłuszni, iż zaczynamy postępować w zgodzie z Jego przykazaniami, iż zaczynamy szanować słowa, które do nas mówi, tak? Zaczynamy szanować Jego stworzenie, które jest wokół nas. Wielu ludzi tragicznie postępuje i niszczy ziemię. O tym również jest napisane w Biblii, tak? Że ci, którzy niszczą ziemię, zostaną osądzeni, tak? Także bojaźń Jahwe nie jest panicznym strachem, który my mamy czuć przed Bogiem. Bojaźń Jahwe jest szacunkiem wobec Boga, jest respektem wobec Boga, jest zaufaniem i miłością wobec Boga, która ma spowodować, że nasze postępowanie się zmieni. Która ma spowodować właśnie, że zaczniemy nienawidzić zła i postępować wedle Bożych przykazań. Że zaczniemy nienawidzić, tak jak jest tu opisane, pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych. To jest właśnie bojaźń Pana, tak? Bojaźń Jahwe. I o tej bojaźni jest napisane, że to ta bojaźń jest prawdziwą mądrością. Ale dlaczego? Zastanawialiście się, dlaczego bojaźń przed Bogiem jest mądrością? Zdefiniowaliśmy sobie mądrość na początku nagrania. Mówiłem, że mądrość to jest umiejętność podejmowania dobrych, praktycznych decyzji. To jest umiejętność podejmowania decyzji,
które przynoszą korzyść dla nas, dla naszego otoczenia. Tak? O tym mówiłem. Dlaczego więc bojaźń Pana jest prawdziwą mądrością? No właśnie dlatego, że tylko i wyłącznie dzięki bojaźni, dzięki poznaniu Boga i dzięki postępowaniu wedle Jego przykazań jesteśmy w stanie prawdziwie podejmować decyzje, które są pożyteczne. Które nie są pożyteczne tylko na chwilkę, ale które są pożyteczne na zawsze. Tak? I zaraz będziemy mieli to również skontrastowane pięknie w Ewangelii Łukasza. Będziemy mieli skontrastowaną mądrość Bożą, która przynosi pożytek, oraz mądrość diabelską, ludzką, która tylko na chwilę przynosi pożytek, tak? My jako ludzie generalnie mamy w sumie trzy główne problemy w naszych życiach. Problemy, które można włożyć do trzech takich, wiecie, segregatorów, tak? Są to albo problemy zdrowotne, albo są to problemy natury finansowej, materialnej, albo są to problemy w relacjach międzyludzkich, w relacjach z Bogiem, tak? Generalnie relacje. Są to trzy rodzaje naszych problemów. Finansowe, zdrowotne oraz problemy w relacjach. I te wszystkie problemy, które mamy w życiu, duża część z nich przynajmniej, wynika właśnie z podejmowania niemądrych decyzji. Przykładowo problemy zdrowotne wynikają ze złej diety, z picia zatrutej wody z butelek, tak? Z jedzenia, które jest pryskane chemikaliami, tak? A jedzenia, które później spożywamy. Ja jestem doskonałym przykładem takiego niemądrego postępowania, bo zachorowałem na chorobę leśniowskiego Crohna właśnie między innymi przez to, że tragicznie się odżywiałem. Lubiłem fast foody, lubiłem chipsy, słodycze. Jadłem tego dosyć sporo, pomimo tego, że jadłem też dobre rzeczy, no to jadłem wiele złych rzeczy, tak? I moje niemądre postępowanie doprowadziło mnie do ruiny zdrowotnej. Doprowadziło mnie do tego, że schudłem 12 czy 13 kilo i nie byłem w ogóle w stanie nic jeść, bo mój żołądek odmówił mi posłuszeństwa i nie mogłem jeść nic. 2 miesiące piłem płyn, mleko, bo nie byłem w stanie przyjmować stałego pokarmu. Właśnie dlatego, że podejmowałem niemądre decyzje, tak? Śmieję się, bo wiecie, że w Biblii również jest koncept przyjmowania najpierw mleka, a dopiero później stałego pokarmu. W odniesieniu oczywiście do nauk, do spraw duchowych, tak? Ja w tamtym czasie również piłem mleko, bo podejmowałem głupie decyzje i nie rozumiałem wielu rzeczy, tak? I ktoś musiał mi podawać mleko, żebym z tej mojej głupoty wyszedł. Musiałem 2 miesiące pić mleko, żeby z tej głupoty właśnie wyjść, żeby mnie otrząsnęło i żebym zaczął się trochę lepiej odżywiać. Także to jest na przykład problem zdrowotny, tak? Problemy w relacjach, no to jest typowy przykład braku mądrości od Boga, tak? Ponieważ ludzie często unoszą się pychą, ludzie często unoszą się, nie wiem, chęcią jakiegoś posiadania, zazdrością, w związku z czym potrafią psuć nawet najdłuższe przyjaźnie. Przyjaźnie, które były budowane latami, tak? Znam taki przykład u mojej siostry. To była przyjaźń 7-letnia, super przyjaźń, która popsuła się z powodu innego człowieka, tak? Także problemy w relacjach, problemy finansowe również są z powodu braku właśnie bojaźni Boga. I bojaźń Boga, słuchajcie, potrafi te wszystkie trzy rodzaje problemów po prostu pogrzebać. Może nie całkowicie, ale potrafi bardzo pomóc nam w tych trzech rodzajach problemów. Dlaczego? Bo bojaźń Pana, bojaźń Jahwe załatwia wszystko. Zobaczcie, spójrzcie chociażby na finanse, tak? Czy bojaźń Pana, czy banie się Boga pomaga nam w naszych finansach? No oczywiście, że tak. Mamy cudowne obietnice, które Pan Jezus Chrystus dał nam i z których możemy korzystać. Obietnice na temat tego, że jeżeli będziemy posłuszni, jeżeli będziemy wierzyć Jezusowi Chrystusowi, to Pan Bóg zadba o nasze finanse. Jest napisane, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko
co jest nam potrzebne do życia, podczas tego szukania zostanie nam zwyczajnie dodane, tak? Także Pan Bóg obiecał, że będzie dbał o nasze finanse. Natomiast On będzie dbał o nasze finanse tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my będziemy się Go bać. Taka jest zależność. Musimy być w przymierzu, musimy być uczestnikami tych obietnic, żeby z tych obietnic korzystać. Bo obietnice nie dotyczą każdego człowieka. Obietnice nie są ważne dla każdego człowieka na ziemi. Obietnice te są ważne tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, tak? Tylko i wyłącznie wobec tych ludzi wypełnią się obietnice dane chociażby Abrahamowi, obietnice dane w Ewangeliach i generalnie różnego rodzaju obietnice dane w Biblii, tak? Przez Boga. Także to są finanse, zobaczcie. Bojaźń Jahwe pomaga w finansach. Pan Bóg będzie o nas dbał materialnie. Bojaźń Jahwe pomaga również ze zdrowiem, tak? Ponieważ, jak wiemy, Pan Bóg nie chce, abyśmy chorowali. Pan Bóg sam powiedział, że jest On naszym lekarzem, który będzie nas leczył. I Pan Bóg obiecał nas wspomagać, tak? Obiecał podtrzymywać nas prawicą swojej sprawiedliwości. Między innymi Pan Bóg dał nam cudowną dietę. Powiedział, co jeść wolno, a czego jeść nam nie wolno. Powiedział, że wieprzowina lub krewetki są dla nas niezdrowe. Nie jedz tego, bo będziesz chory. Jedz te zwierzęta, które są dla Ciebie przeznaczone do jedzenia. Tak? Także Pan Bóg chce o nasze zdrowie dbać i poprzez bojaźń Boga chociażby zaczynamy zachowywać biblijną dietę, która jest pożyteczna dla naszego zdrowia. I duchowo to rozumiejąc oczywiście, poprzez bojaźń Jahwe generalnie zaczynamy zachowywać lepszą dietę, tak? Przestajemy pić kole, przestajemy pić jakieś różne słodkie napoje. Znam ludzi, którzy takich napojów po prostu tony pochłaniali, tak? Ja również lubiłem wypić, ale teraz bardzo rzadko, prawie w ogóle nie przypominam sobie, kiedy bym wypił kole na przykład. Oczywiście nie można tego doprowadzać do przesady. Wolno nam jest zjeść coś słodkiego od czasu do czasu. Wolno nam jest zjeść jakieś, nie wiem, chrupki, coś pochrupać, tak? Natomiast nie wolno nam się zajadać jakimiś syfiastymi rzeczami, bo Pan Bóg tego po prostu nie chce. My jesteśmy świątynią Boga i nasze ciało musimy traktować jako świątynię dla Boga, tak? Nie możemy już patrzeć kategoriami, że co jest smaczniejsze albo co jest tańsze, no to to weźmiemy, tylko musimy po prostu dokonywać dobrych wyborów żywieniowych i zdrowotnych. Musimy o siebie dbać, musimy dobrze spać i tak dalej, tak? I bojaźń Jahwe również w tym nam pomaga, chociażby z powodu diety i chociażby z powodu tego, że Pan Bóg nakazuje dbać o świątynię Ducha Świętego, którą jesteśmy my. Trzeci problem, który wymieniłem, to problemy w relacjach, tak? I tutaj Pan Bóg robi chyba największą robotę z tym wszystkim, bo to jest naszym głównym problemem. Pan Bóg łata po prostu relacje, tak? Pan Bóg wprowadza pokój do naszego życia, wprowadza porządek do naszego życia. I dzięki bojaźni Boga ludzie, którzy nienawidzili, ludzie, którzy byli pyszni i kłótliwi, bardzo często stają się łagodni. Bardzo często przez tych ludzi zaczynają przemawiać owoce Ducha Świętego. Zaczyna przemawiać przez nich Bóg. I ludzie, którzy byli właśnie niespokojni, pyszni, kłótliwi, nagle zmieniają swoje postępowanie o 180 stopni. Nagle zaczynają się pilnować. Nagle zaczynają, wiecie, po prostu dążyć do miłości, czego wcześniej nie robili. I tutaj właśnie bojaźń Jahwe triumfuje i króluje. Tutaj dopiero widać, jak mocno bojaźń Jahwe potrafi poprawić nasze problemy. Albo nawet zniwelować je totalnie, tak? Jednak nie tylko o te rzeczy chodzi, tak? Przede wszystkim chodzi tutaj o nasze zbawienie. Ponieważ to są rzeczy, które są, wiecie, ludzkie, nie? Cielesne po prostu. Jak najbardziej ateista czy człowiek niewierzący może cieszyć się świetnym zdrowiem. Jak najbardziej ateista może cieszyć się świetnymi finansami lub świetnymi relacjami międzyludzkimi, tak? Nie jest powiedziane, że osoba, która nie ma bojaźni Jahwe, będzie miała w swoim życiu wszystkie te trzy rodzaje problemów, tak? Może tak w ogóle nie być. Co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że każdy z nas kiedyś stanie przed Bożym tronem,
aby być sądzony. I każdy z nas zostanie rozliczony nawet z najdrobniejszych słów, które wypowiedzieliśmy. Jest napisane, że z każdego bezużytecznego słowa, które człowiek wypowie, będzie zwyczajnie rozliczony, tak? I o ten sąd ostateczny tu chodzi. Wokół tego sądu tak naprawdę, który ma się odbyć, kręci się całe zagadnienie mądrości. Dlaczego? No, przeczytajmy Ewangelię Łukasza 12, 16, 21. Ponieważ tu jest pięknie ukazane to, co właśnie chcę wam przekazać. I tu jest cudownie ukazany kontrast pomiędzy tą krótkotrwałą mądrością człowieka, a długotrwałą, solidną mądrością Bożą, tak? Jest pokazany kontrast, jest pokazane, do czego to wszystko prowadzi i o co w tym chodzi. Dobra. Ewangelia Łukasza 12. Od wersetu 16 do wersetu 21. I Pan Jezus opowiedział im przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. I rozważał w sobie, cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów? Powiedział więc, zrobię tak. Zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu powiedział, głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. I jest to cudowna przypowieść. Do tego tematu, który omawiamy teraz, jest to chyba najlepsza przypowieść, jaką mogłem znaleźć. Zobaczcie, jest tutaj ukazany człowiek, który, można by założyć, nie ma tych problemów, które tutaj wymieniłem, tak? Człowiek ma bogaty i obfity plon. Jest to człowiek zamożny, który ma duże spichlerze, tak? I w tych dużych spichlerzach chce gromadzić cały swój majątek, całe swoje dobra. Ten człowiek chce się zabezpieczyć na przyszłość, tak? Myśli przyszłościowo, w jego mniemaniu. W jego mniemaniu myśli mądrze. Skoro jest bogaty, skoro dobrze mu się wiedzie, skoro jest zdrowy, bo jest napisane tak, że duszo, odpoczywaj, jedz, pij i wesel się, więc na pewno musiało dopisywać mu zdrowie. Ten człowiek w ludzkiej mądrości postanowił zabezpieczyć swoją przyszłość. Postanowił zbudować spichlerze i w tych spichlerzach zgromadzić cały swój majątek, a przez resztę swojego życia spokojnie sobie żyć, odpoczywać i weselić się tym, co zebrał, tak? Tym, co zostało mu dane do tych spichlerzy. Natomiast ten człowiek, jak się dowiadujemy, nie zadbał o to, co jest najważniejsze. Czyli nie zadbał o to, jak będzie wyglądał w dzień sądu, tak? I jak możecie zauważyć, przez to, że nie zadbał o tą relację z Bogiem, nie zadbał o to, jak wypadnie w dzień sądu, Pan Bóg uznał go za głupca. Pomimo, że bardzo mu się powodziło, pomimo, że nie miał problemów egzystencjonalnych, tak, natury finansowej, zdrowotnej, został uznany przez Boga za głupca. Werset 20. Bóg mu powiedział, głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Zobaczcie, jak tutaj mocno ukazane jest to, o czym mówię. Brak wiedzy na temat Boga, brak chęci poznania Boga prowadzi nas do podejmowania tragicznych decyzji. Czy to było złe, że człowiek miał obfity plon? Oczywiście, że nie. Czy to było złe, że człowiek chciał ten plon zgromadzić? Oczywiście, że nie. Złe było to, że ten człowiek w swojej ludzkiej mądrości zaufał swojemu bogactwu. Zaufał temu, co zgromadził i myślał, że to jest to, co sprawi, że jego życie będzie dobre. Że to jest to, co sprawi, że będzie mu się wiodło, tak? I w tym upatrywał swojej nadziei. Myślał po ludzku, tak? Jego mądrość była ludzka. I nie wziął pod uwagę tego, że w tym wszystkim nie o to chodzi.
że nie od majętności dóbr zależy twoje życie, jak jest napisane, tak? Życie w ogóle nie zależy od tego. Nie miał tej wiedzy, albo tą wiedzę wyparł. I przez wyparcie tej wiedzy, że jest Bóg i że jest dzień sądu, że trzeba postępować w bojaźni, podjął tragiczną decyzję. Podjął decyzję zaufania swojemu bogactwu, tak? Także macie tu ukazaną mądrość Boga w pełnej okazałości. Mądrość, która pokazuje nam, że jest dzień sądu i że trzeba dbać nie tylko o swoje finanse, ale o relacje z Bogiem przede wszystkim. No i macie ukazaną mądrość ludzką, tak? Człowieka, który pomimo całego swojego majątku i dobrobytu, tak czy siak został uznany za głupca. Także o to chodzi, tak? Nie możemy poprzez wzgląd na ludzką mądrość czynić nieprawości. Nie możemy przekładać ludzkiej mądrości i naszych, wiecie, decyzji, które mogą wydawać nam się słuszne, ponad słowo Boga. Nie możemy robić czegoś takiego, że nie wiem, prowadzimy jakiś biznes i w tym biznesie w niesprawiedliwy sposób zdobędziemy pieniądze, tak? Ta decyzja może nam się wydać mądra, ponieważ zdobyliśmy pieniądze, zabezpieczyliśmy swoją rodzinę, tak? Zabezpieczyliśmy finanse, nasz dom. Natomiast zrobiliśmy to w sposób nieprawy. Zrobiliśmy to łamiąc Boże przykazania. I pomimo tego, że wedle ludzkiej mądrości takie coś może zostać uznane za coś dobrego, za coś mądrego, to długofalowo, w prawdzie, w rzeczywistości, taka decyzja jest decyzją głupią. Jest decyzją, która doprowadzi nas do zatracenia zwyczajnie, tak? Bo pomimo twojego chwilowego zysku zgrzeszyłeś. Pomimo twojego chwilowego zysku w twojej księdze został dodany kolejny grzech, z którego będziesz musiał się Bogu kiedyś wytłumaczyć. I wtedy co zrobisz? Czy twoje bogactwo, które zebrałeś za pomocą tego grzechu, pomoże ci? Czy Boga można przekupić? Czy Bóg jest stronniczy? No nie jest. Więc to bogactwo ci w żaden sposób nie pomoże. Musisz myśleć długofalowo, nie krótkofalowo, tak? I w tym ważna jest wiedza. Bo jeżeli nie masz wiedzy na temat sądu ostatecznego, nie uznajesz takiego sądu, to będziesz podejmował właśnie tego typu decyzje. Decyzje, które dadzą ci krótkotrwałą przyjemność, a poprzez które będziesz łamał prawo żywego Boga, jedynego sędziego, przed którym kiedyś będziesz musiał stanąć. Także to jest mądrość Boża, czyli mądrość, której priorytetem jest bojaźń Boga, której priorytetem jest życie wieczne i zysk, tak? Jaki to życie wieczne przynosi? Prawdziwy zysk, prawdziwa pożyteczna decyzja, prawdziwa, praktyczna, dobra decyzja, która przynosi dobre skutki, dobre efekty, to jest właśnie bojaźń Boga, poddanie się Bożemu prawu, wiara w Jezusa Chrystusa, która krótkofalowo może wam przynieść sporo problemów, może wam przynieść wykluczenie z rodziny, może wam przynieść różnego rodzaju inne problemy, bo może Pan Bóg będzie kazał wam zrobić coś, co jest dla was kompletnie bez sensu po ludzku. Może Pan Bóg będzie wam kazał rzucić waszą pracę tak nagle, nie wiadomo dlaczego. Może Pan Bóg będzie wam kazał czekać pół roku na pracę i tej pracy nie będzie, tak? Może Pan Bóg będzie wam kazał zrobić inne bezsensowne po ludzku rzeczy, które niestety przyniosą wam krótkofalowo niekorzyść, ale w długiej mierze przyniosą wam korzyść, tak? Bo będziecie mieli błogosławieństwo od Boga, będziecie Bogu posłuszni, odziedziczycie życie wieczne, tak? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Także to jest mądrość Boga, a mądrość ludzka, no to powiedziałem, tak? Mądrość cielesna, krótkotrwała, zmysłowa. Mądrość i decyzje, które wynikają z niepełnej wiedzy, tak? I tak dalej. Także to jest mądrość. I jeszcze może powiemy na koniec tylko, w jaki sposób można zdobyć mądrość. Prawdziwą mądrość. Ja już nie mówię o tej ludzkiej mądrości, tak? Mówię o prawdziwej Bożej mądrości. W jaki sposób można ją zdobyć? No więc po pierwsze, żeby zdobyć prawdziwą mądrość, trzeba odrzucić ludzką mądrość. Trzeba odrzucić naszą zmysłową mądrość. Nie można mieć jednej mądrości i nie można mieć drugiej mądrości, tak? Jest to opisane w pierwszym liście
już wam mówię, w pierwszym liście do Koryntian 3:18. Niech nikt nie oszukuje samego siebie. Jeśli komuś spośród was wydaje się, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, aby stał się mądrym. Innymi słowy, jeżeli komuś spośród was wydaje się, że właśnie jest mądry po swojemu, że już zjadł wszystkie rozumy i nie potrzeba mu Boga, to niestety potrzeba, abyś stał się głupcem i abyś nabył prawdziwej Bożej mądrości. Abyś odrzucił wbrew sobie całą swoją ludzką mądrość i poddał się mądrości Bożej, tak? Która dla wielu jest głupstwem. Dla niegodziwych mądrość Boga jest głupstwem i tak samo dla sprawiedliwych, ludzi wierzących, mądrość diabelska, ludzka również jest głupstwem. Te dwie mądrości się zwyczajnie zwalczają, więc musicie zdecydować, którą mądrość chcecie przyjąć. Albo będziecie myśleć po ludzku, albo będziecie myśleć po Bożemu. Nie ma innej drogi, tak? I nie chodzi mi, jeszcze raz, zrozumcie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Umiejętność, nie wiem, jeżeli jesteście dobrym stolarzem właśnie, jeżeli umiecie na przykład dobrze zarządzać biznesem, jeżeli umiecie dobrze się odżywiać, jeżeli umiecie podejmować różne takie mikro, mądre decyzje, nie chodzi o to, abyście to odrzucili, tak? Pan Bóg chce nas uczynić mądrymi życiowo, tak? Pan Bóg chce, żebyśmy potrafili wykonywać różne rzeczy. Pan Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi i tak dalej, tak? Nie chodzi mi o to, żebyście odrzucili całą taką ludzką, doczesną mądrość, która tyczy się tych naszych ludzkich rzeczy, tak? Chodzi mi o to, żebyście przestali przekładać waszej mądrości i waszych ludzkich decyzji nad prawo Boga, bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, tak? Że priorytetem powinno być prawo Boże i posłuszeństwo Bożemu Słowu. Także żeby nabyć tej mądrości, tej bojaźni Jahwe, trzeba odrzucić ludzką mądrość, która skłania was do tego, aby przestępować prawo Boga w imię krótkotrwałych korzyści, tak? Po prostu musimy zacząć patrzeć przez wiarę. W drugim liście do Koryntian 5, werset 7, jest bardzo ładnie napisane, bardzo lubię ten werset osobiście, jest napisane tak, że przez wiarę kroczymy, a nie przez widzenie. Innymi słowy, nie powinniśmy patrzeć tylko i wyłącznie naszymi cielesnymi oczami i w cielesny, właśnie krótkotrwały sposób oceniać różne rzeczy, ale powinniśmy przede wszystkim patrzeć przez wiarę i patrzeć na długofalowe skutki naszych decyzji, tak, które Pan Bóg będzie później rozsądzał. A więc jak nabyć tą mądrość? Po pierwsze, odrzucić mądrość diabelską, a po drugie, dojść do poznania Boga. Nie ma mądrości Bożej bez poznania Boga, zwyczajnie. Jest opisane w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdziale, 15 wersecie, takie coś. Cytuję. Ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Jezusie Chrystusie. Pisma Święte mogą uczynić nas mądrymi. De facto po to zostało nam dane Pismo Święte, abyśmy z tego Pisma wyciągali naukę. Bo Biblia generalnie, wszystko co zostało spisane w Biblii, zostało napisane tylko i wyłącznie ku naszemu pouczeniu. Ku temu, żebyśmy nabyli właśnie mądrości, tak? I dlatego jest taki atak na Biblię. Dlatego ludzie, diabeł przez ludzi próbuje zdyskredytować Słowo Boże. Dlatego diabeł próbuje wam wmówić, że Biblia to jest przestarzała księga. Że Biblia to w ogóle nie nadaje się do niczego, tak? To tylko starzy ludzie czytają Biblię. Tak zwane mohery się w Polsce mówi, tak? Brzydko się mówi na starszych wierzących ludzi, tak? Że to są mohery, że to tylko przestarzali ludzie Biblię czytają, że to weź, przestań, no. Jest nowoczesny świat, a ty będziesz czytał książkę, która tam, wiesz, była pisana nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo przez kogo, przez jakichś rybaków prostych, przez jakichś prostych pasterzy, ludzi, tak? No właśnie. Taki jest atak na Biblię, ponieważ w Biblii objawiony jest Jezus Chrystus. W Biblii objawiona jest dobra nowina, która jest w stanie zbawić nasze dusze.
I dlatego jest atak na Biblię, bo Biblia czyni nas mądrymi, prawdziwie mądrymi, w Bogu, nie po ludzku, ale w Bogu. I to jest napisane, że Pisma Święte mogą uczynić nas mądrymi, bo przez Pisma przychodzi poznanie Boga. Dlaczego jest tak ważne, żeby człowiek wierzący, który dopiero co uwierzył w Jezusa, zaczął czytać Biblię? No dlatego, że tam jest właśnie ukazana cała ta nauka, tak? Tą naukę można otrzymać w różny sposób. Można ją otrzymać słuchając Słowa Bożego, ale najlepiej przyjmuje się ją, kiedy ma się spokojny czas, kiedy jest się wyciszonym, kiedy bierze się Biblię, otwiera się ją i czyta się w spokoju, w skupieniu, kiedy nikt ci nie przeszkadza i wtedy najlepiej przyjmuje się to, co jest tam napisane, tak? Także przede wszystkim czytanie Słowa Bożego i przyjęcie tego, co jest w nim opisane, może uczynić nas mądrym. Ale nie samo Pismo. Jak wiemy, opisane jest w Biblii również, że niektórzy ludzie błądzili, ponieważ nie dość, że nie znali Pism, to również nie znali mocy Boga. Pan Bóg nie poruszał ich swoim świętym, wszechmogącym duchem. W związku z czym, pomimo tego, że ci ludzie czytali Pisma, to z tych Pism nie potrafili wyciągnąć odpowiednich wniosków. Więc po pierwsze, czytanie Pism, jeżeli chcemy być mądrzy, i wyciąganie wniosków z tego, co jest tam napisane, a po drugie, moc Boga, czyli relacja z Bogiem. I to jest opisane w Biblii również. Księga Przysłów 2:6. Jahwe bowiem daje mądrość. Z jego ust pochodzi wiedza i rozum. Tak samo w liście Jakuba 1:5. Cytuję. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dane. Tak? To samo w Księdze Przysłów znowu 2:7. On zachowuje prawdziwą mądrość dla prawych. On jest tarczą dla tych, którzy postępują uczciwie. Także to od Jahwe pochodzi wiedza. Biblia pochodzi od Jahwe i tam jest zapisana wiedza. Natomiast, żeby wyciągnąć coś z tej księgi, musimy być prowadzeni duchem. Żeby nie zacząć myśleć, że zbawienie jest nieutracalne i że możecie grzeszyć do woli, bo wiara w Jezusa was uratuje, to musicie być poruszani Duchem Świętym i Pan Bóg musi wam objawić ze swoich ust do waszej głowy wiedzę, która jest zapisana w Biblii, żebyście dobrze ją zrozumieli. Jak wiemy, jest wielu fałszywych proroków, wielu fałszywych nauczycieli, którzy nauczają wiele różnych błędnych doktryn i do tego potrzebujemy Ducha Świętego, tak? Po prostu. Także tyle, tak? Tu można o mądrości mówić wiele, można wiele przykładów podawać. Ja na przykład mogę podać taki swój przykład jeszcze, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie. Gdy tylko uwierzyłem w Pana Jezusa, to zacząłem myśleć w sposób duchowy właśnie. I gdy były pewne nerwy, tak, w rozmowie z kimś, kiedy działa się jakaś zawierucha i działo się coś złego, czego bym po prostu nie chciał. Ktoś mnie denerwował, ktoś wprawiał mnie w zły nastrój, w złe emocje. Ja w takiej sytuacji wtedy, napełniony świeżo Duchem Świętym, bo pamiętam, jak zostałem ochrzczony, nowonarodzony, cudowny moment to był, pamiętam, że myślałem właśnie w sposób mądry, bardzo mądrze myślałem, ponieważ nie unosiłem się swoją pychą, nie unosiłem się tym, że ja wiem lepiej, nie unosiłem się moimi emocjami, tak? Tylko starałem się po prostu w mądrości znaleźć dobre rozwiązanie tej sytuacji. Pomimo, że mogłem wiedzieć, że mam rację, pomimo, że mogłem próbować udowadniać na siłę komuś, że mam tą rację, to Duch Boży podpowiadał mi na przykład, że w tej sytuacji lepiej byłoby odpuścić na chwilę, nie unosić się pychą, nie unosić się swoimi emocjami i spróbować porozmawiać na przykład za jakiś czas, tak? Na przykład ustąpić, tak? Bo do tego jest nam potrzebna mądrość chociażby, żeby wiedzieć, kiedy ustąpić drugiemu człowiekowi, tak? Kiedy warto jest walczyć, a kiedy warto jest ustąpić, tak? Teraz nie zawsze tak mam. Teraz czasami ktoś mnie zdenerwuje i od razu odpowiadam, tak? Zamiast się zastanowić w mądrości Boga, co byłoby lepsze w tej sytuacji, tak?
Tego typu rzeczy, to są nawet najdrobniejsze rzeczy, bo to, o czym mówię teraz, to jest bardzo drobna rzecz. To jest drobinka. Drobinka w tym koszu, w tym worze decyzji życiowych, które wy, jako ludzie wierzący, macie do podjęcia, tak? Ale to też jest ważne, dlatego podaję taki przykład. I podaję taki przykład dlatego, że to właśnie charakteryzuje mądrość Boga. Po pierwsze, spokój charakteryzuje mądrość Boga. Mądrość Boga charakteryzuje brak kłótliwości, tak? Cierpliwość. I to jest opisane w liście Jakuba 3, wersety od 13 do 17. Cytuję. Jakub pyta tak. Kto wśród was jest mądry i rozumny? Jakub pyta, bo tam były problemy właśnie z braćmi. Bracia się kłócili, skakali sobie do gardeł, tak? Gryźli się po nogawkach i tak dalej. Więc Jakub pyta ich, kto jest wśród was mądry? Niech ten człowiek pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością, która jest właściwa mądrości. Ty nie musisz nikomu udowadniać, że ty jesteś mądry. Ty nie musisz nikomu udowadniać, że ty masz rację, tak? Ty nie musisz skakać komuś do gardła, żeby udowodnić komuś, że właśnie jesteś mądrzejszy. Jeżeli naprawdę jesteś mądry, to będziesz się zachowywał inaczej. Jak? Jest to opisane dalej. 14 werset. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się, nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Bo przechwalanie się, wywyższanie się, udowadnianie komuś na siłę swoich racji, ponieważ nas duma boli, to nie jest mądrość od Boga. To jest mądrość zmysłowa, która prowadzi do tylko i wyłącznie dalszych komplikacji, tak? Werset 16. Gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Bo jak wiemy z Księgi Przysłów jeszcze, dodam, wszelki spór powstaje tylko i wyłącznie dzięki pysze. Nie mówimy tutaj o Bożym sporze, kiedy trzeba walczyć o sprawiedliwość, tak? Mówimy tutaj o właśnie takich ludzkich kontaktach, ludzkich rozmowach, które często pojawiają się w naszym życiu, tak? Z których wynika spór. Dlaczego powstaje spór? Z powodu pychy. Z powodu właśnie tego, że to my musimy mieć ostatnie słowo. Rację. Nie umiemy odpuścić, tak? Nie umiemy uspokoić drugiej osoby i porozmawiać z nią później na przykład, jak już emocje opadną. Tylko musimy jej tam, wiecie, wbić szpilę, tak? Werset 17. Mądrość zaś, bo to jest konkluzja, werset 17. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Mądrość, która jest z góry, nie łamie Bożego prawa. Nie przestępuje Bożych przykazań, tak? To jest przede wszystkim. Dalej. Następnie mądrość ta jest pokojowo usposobiona. Bardzo często jest tak, że siłą nic nie zdziałamy u kogoś, tak? Jeżeli ktoś nie przyjmuje czegoś, jeżeli ty idziesz do kogoś i mówisz mu coś, a ten człowiek nie przyjmuje pewnych rzeczy, nie rozumie, to nie chodź do tego człowieka, nie wykrzykuj do niego, nie próbuj mu udowodnić, wytłumacz mu raz spokojnie, bądź usposobiony pokojowo, bo to cechuje mądrość Boga, tak? A nie kłótliwość, wrzask i tak dalej, tak? Czytam dalej. Mądrość ta, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, to jest to, o czym mówiłem, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. Innymi słowy, mądrość, która jest z góry, jest pełna miłości do drugiego człowieka. Nie da rady oddzielić mądrości od miłości. Bo tak jak tu czytamy, oni chcieli być mądrzy, tak? Ale po ludzku. I wtedy to już nie jest mądrość, która jest od Boga. Skonkludować ten temat można, bo już godzina czasu minęła, wersetem z Księgi Przysłów 23:17. Moi drodzy bracia i siostry, niech wasze serca nie zazdroszczą grzesznikom, ale każdego dnia
Postępujcie w bojaźni Jahwe. Każdego dnia, gdy macie problemy, gdy przechodzicie przez pewne emocje, stańcie, weźcie głęboki oddech i zastanówcie się, co by zrobił nasz Mistrz Jezus Chrystus. Zastanówcie się, jaka jest mądra, Boża decyzja, którą w tej sytuacji należy podjąć. Nie działajcie pochopnie, nie działajcie w emocjach. Nie działajcie tak, jak bracia, do których pisał Jakub. Nie działajcie wedle mądrości ludzkiej, która przynosi krótkotrwałe, pozytywne efekty, ale która sprawia, że wasza relacja z Bogiem gaśnie, ginie. Nie bądźcie zawstydzeni, jeżeli ludzie będą wyszydzać was z powodu tego, że priorytetyzujecie w swoim życiu mądrość Boga. Tyczy się to chociażby świąt. Zobaczcie, mamy ostatni dzień święta namiotów. Czy dla ludzi nie jest dziwne, że wyszliśmy z katolickich świąt i obchodzimy jakieś święto namiotów, o którym oni nigdy nie słyszeli? Co to w ogóle jest, oni sobie myślą, tak? Jakie namioty? Jakie święto? Dlaczego ten człowiek zamiast święcić święta katolickie, to święci święto namiotów? Przecież święta katolickie masz dni wolne od pracy, masz totalny luz. A ty wybrałeś, żeby święcić święto namiotów? Jak na przykład święto namiotów wypada w dni pracujące i ty masz problem czasami, żeby wziąć urlop, twój pracodawca ma problem, ty masz problem. Po co ci te problemy? Przecież to nie jest mądre. Przecież prościej byłoby robić tak jak wszyscy. Po co ty tak robisz? No właśnie po to, że priorytetem jest mądrość Boga i wszechmogący Bóg, a nie my sami. Także tak to wygląda. To jest wszystko ode mnie. To są moje spostrzeżenia na temat mądrości Bożej. Moje spostrzeżenia dotyczące tego wszystkiego. Mam nadzieję, że zostaliście do końca ze mną. Błogosławię was w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Polecam, abyście subskrybowali ten kanał. Polecam również, abyście subskrybowali kanał Ewangelizujmy Biblijnie, na którym prowadzone są nauczania ze Słowa Bożego przez brata Artura Jankowskiego. Polecam wam również kanał Minutka ze Słowem, na którym prowadzone są nauczania brata Rafała dotyczące bardzo ważnych zagadnień, takich jak na przykład kalendarz Boży, tak? Polecam wam również blog brata Piotrka, który będzie, link do tego bloga będzie w opisie. No i co, trzymajcie się z Panem Bogiem. Nie zapomniałem czegoś polecić? Nie? Dobra. Trzymajcie się z... Słucham? Ach, polecam wam jeszcze kanał na TikToku brata Tomka. Również będzie podany link w opisie. Także zaglądajcie, jeżeli interesujecie się Słowem Bożym, bo tam są bardzo fajne treści na tych wszystkich kanałach i to są kanały, które mogę polecić z czystym sumieniem, bo nie wszystko mogę polecić, tak? Czasami jak chcę coś udostępnić, bo ktoś powie coś dobrego, jakiś pastor czy nauczyciel, no to moja ręka powstrzymuje moją rękę od tego, bo co z tego, że ta osoba powiedziała jedną dobrą rzecz, jak reszta jego nauczania jest zwodnicza, tak? Natomiast to są kanały, które mogę polecić z pełną odpowiedzialnością, że tam znajdziecie treści wartościowe i tam znajdziecie rzeczy, które nie będą was zwodziły, tak? Także z Panem Bogiem, trzymajcie się, błogosławionego dnia, wieczoru, z Panem Bogiem i cześć.